Wyznacz równania prostych, w których zawarte są boki równoległo boku AB, CD. Zacznijmy od odczytania współrzędnych wierzchołków tego równoległego boku. Wierzchołek A ma współrzędne minus 6, minus 4. Wierzchołek B 1, minus 2. Wierzchołek C 3 i 4. A wierzchołek D minus 4, 2. Wyznaczymy równanie prostej, w której zawarty jest bok AB. Zacznijmy od wyznaczenia współczynnika kierunkowego. Opiszmy współrzędne. Pierwsza współrzędna to jest x, druga y. Punkt nazywał się A, więc dopisujemy indeksy A. Tu mamy x i y, indeksy B. W liczniku odejmujemy od współrzędnych y-owych. Odejmujemy od siebie współrzędne y-owe. Weźmiemy sobie od B A. W mianowniku współrzędne x-owe. I stosujemy tą samą kolejność, czyli tutaj również będzie od B odejmujemy A. Podstawmy dane. YB to jest minus 2, YA minus 4, czyli będzie plus 4, XB 1, XA minus 6, czyli znowu minus i minus daje plus. W liczniku mamy 2, w mianowniku mamy 7. Zapiszmy postać kierunkową prostej. Wiemy już, że współczynnik kierunkowy prostej AB wynosi 2 siódme, więc podstawmy do równania. I teraz wybieramy jeden punkt, który należy do tej prostej AB, albo punkt A, albo punkt B i podstawiamy jego współrzędne do naszego równania. Ja wybieram punkt B, czyli pod Y wstawiam minus 2, pod X wstawiamy 1, czyli mamy 1 razy 2 siódme, to jest oczywiście 2 siódme, przeniesiemy na lewą stronę równania, czyli B wynosi minus 2 i 2 siódme. W ten sposób poznaliśmy równanie, w której zawarty jest bok AB. A to były 2 siódme, B to jest minus 2 i 2 siódme. Teraz wyznaczymy równanie prostej, w której zawarty jest bok CD. Wiemy, że bok CD jest równoległy do boku AB. Skoro są one do siebie równoległe, to mamy te same współczynniki kierunkowe. Czyli współczynnik kierunkowy prostej CD również wynosi 2 siódme. Możemy więc zapisać równanie, podstawiając pod A 2 siódme. Nie znamy B. Aby obliczyć B, wybierzemy jeden punkt, który należy do tej prostej, czyli albo punkt C, albo punkt D. Ja wybiorę współrzędne punktu D, czyli pod Y wstawiam dwójkę. Pod x stawiam minus 4. Dostaniemy 2 równa się. 2 razy minus 4 to jest minus 8 siódmych plus b. Przeniesiemy to na lewą stronę, czyli dostaniemy 2 plus, wyciągnę całość, czyli mamy 1 i 1 siódma. Czyli b wynosi 3 i 1 siódma. Czyli równanie prostej zawierającej boki CD wygląda następująco. Y równa się nasze A to było 2 siódme, a nasze B 3 i 1 siódma. Teraz wyznaczymy równanie prostej zawierającej bok BC. Zaczniemy od wyznaczenia współczynnika kierunkowego. Czyli tym razem będziemy odejmować w liczniku współrzędne y-owe.
Może zaczniemy od punktu C, czyli będzie od C odejmiemy B, więc na dole również od C odejmiemy B. Podstawmy nasze dane. YC to jest 4, YB minus 2, czyli będzie plus 2, XC 3 i XB 1. Dostajemy 6 drugich, co nam daje 3. Znamy już współczynnik kierunkowy naszej prostej BC, więc podstawmy do równania. Y równa się za A, wstawiamy 3 plus nasze B. Teraz, aby obliczyć B, wybieramy jeden punkt należący do tej prostej, więc albo bierzemy współrzędny punktu B lub C. Ja wybiorę współrzędny punktu B i podstawiamy do równania. Pod Y mamy minus 2, za X stawiamy 1, czyli dostaniemy, tu nam wychodzi trójka, przeniesiemy na lewą stronę, czyli dostaniemy minus 2, minus 3 jest B, czyli B wynosi minus 5. Zapiszmy więc równanie prostej BC. Y równa się, nasze A to było 3, a nasze B to było minus 5. Zostało nam jeszcze do wyznaczenia równanie prostej AD. Widzimy, że prosta AD jest równoległa do prostej BC, więc muszą mieć ten sam współczynnik kierunkowy, czyli już znamy ten współczynnik kierunkowy, wiemy, że on wynosi 3, więc podstawiamy do równania. Y równa się 3x plus b. Wystarczy tylko podstawić punkt, który należy do naszej prostej AD. Ja wybiorę punkt D, czyli za y wstawiamy dwójkę, za x wstawiamy minus czwórkę, czyli dostaniemy 2, to jest minus 12 plus b. Minus 12 przeniesiemy na prawą stronę, czyli dostaniemy 14 równa się b. Możemy zapisać już równanie prostej AD. Nasze a wynosiło tutaj 3, a b 14.